Witam serdecznie wszystkich na moim kanale o oczku wodnym. Dzisiaj mamy 5 października, godzina 17:20. Chciałem Wam przedstawić sytuację, jak to wygląda. Rybki, słuchajcie, jeszcze żerują, jeszcze pobierają pokarm. Rzucimy im troszkę. Tak to wygląda. Tak to wygląda, słuchajcie, przy brzegach. Wody ostatnio dopadało. Glonów nie ma. Osad taki tylko został po tych glonach, który by się przydało odkurzyć. I się odkurzy, słuchajcie. Na pewno zamawiam w tym tygodniu odkurzacz. Myślę, że w przyszłym tygodniu wrzucę filmik z odkurzania mojego oczka. Zobaczcie, co się dzieje na tych kamieniach. Te kamienie... Woda się robi od razu, słuchajcie, mętna. Myślę, że odkurzacz ładnie to wszystko powsysa. Oczko nie było nigdy odkurzane. Odkurzacz, słuchajcie, przyjedzie, mam nadzieję, porządny. Podejrzewam, że na jednym odkurzaniu się nie skończy, ponieważ na mące tą wodą, tymi kamieniami, co są ułożone na dnie, będzie, podejrzewam, trzeba operację powtórzyć kilkukrotnie. Zobaczcie tutaj te owady takie czarne na tym kamieniu, to są chyba dafnie, słuchajcie. Ale ich jest. Ryby zaraz tutaj będą się zbierać w tym miejscu. Wydaje mi się, że takie dafnie to jest dobra oznaka, że woda jest w porządku w oczku. Jest tam skubaństwa sporo. Zobaczcie, jak to wszystko porosło, te kamienie, tam jakieś dzikie rośliny to przynosiłem. Rośnie jak wściekły. Tak to, słuchajcie, wygląda. Na pewno wrzucę jakiś filmik z odkurzania, ale to w przyszłym tygodniu. Moje miskanty, zobaczcie, jakie olbrzymie wyrosły już. A tutaj się mój filterek prezentuje. Zobaczcie, jak. W miarę ok jest w filtrze. Filtr nieczyszczony jest około 2 miesięcy. Kurczę, tutaj takie są, słuchajcie, teraz tam nie widać, ale tu w tym miejscu są takie dwa koszyczki na zeoliw. Ostatnio rozmawiałem z gościem ze sklepu, który, z którego będę zamawiał odkurzacz. Powiedział mi, że kurczę, taki zeoliw to się powinno 4 razy w sezonie wymieniać. A ja w tym sezonie wymieniłem tylko jeden ten koszyczek. Także
duży błąd. Zamówię razem z odkurzaczem chyba taki worek wielki, 25 kg tego zeolitu. Żeby było na przyszły rok, będziemy wymieniać częściej. Także tak, słuchajcie, tak to wygląda. Rybki tutaj, zobaczcie, kiedy to chyba dafnie. O, zobaczcie, jak karp koi sobie tutaj. One już tu czują. Mimo tego, że tam im nasypałem przed chwilą, to jest to ich przysmak, słuchajcie. Po każdorazowym takim przypukiwaniu filtra zawsze tutaj się zbierają te kamienie. Mam nadzieję, że jak zacznę odkurzać, to tutaj wszystko będzie widać, te kamienie, jak to tutaj wszystko na dnie leży sobie, bo tutaj jest płcizna, dalej jest głębiej, ale tu zobaczcie, nie ma glonów, ale jest taki osad, który moim zdaniem trzeba jak najszybciej odkurzyć. Tam są rybki. One za tymi dafniami. Rybki powoli już sobie te, znaczy rybki. Roślinki zaczynają sobie powoli padać. Trzeba będzie je niedługo poprzecinać. A tu moje paulownie. Piękne drzewka, słuchajcie. Na zimę je owinę takim specjalnym ocieplającym materiałem. Przynajmniej może i pies nie zacznie gryźć łodygi, bo to wiadomo, że liście opadną, będzie taka łodyga wystawać tylko. O, także tak. Słuchajcie, o, tak to wygląda. Z pigwowca jednego owoce zniknęły. Część nalewki już jest zalana nimi, a te jeszcze niech sobie dorosną. Także wszystkich, słuchajcie, serdecznie pozdrawiam. Do zobaczycha w następnym filmie.